Zobaczcie, jak niektóre rzeczy w piłce potrafią zmienić się w naprawdę bardzo krótkim czasie. Jeszcze nieco ponad 2 miesiące temu Barcelona była w największym kryzysie za kadencji Xaviego, a dziś z tym samym trenerem na pokładzie powoli wyrasta na czarnego konia Ligi Mistrzów i w końcu zaczyna imponować również przeciwko tym mocniejszym rywalom. Ostatnie tak ważne zwycięstwo Barsy w Lidze Mistrzów jak to z PSG miało miejsce 1 maja 2019 roku, kiedy to Blaugrana na swoim stadionie w półfinale Ligi Mistrzów pokonała 3-0 Liverpool. Pamiętamy, jak to później się potoczyło. Obojętnie za to, jak potoczy się rewanż z PSG, trzeba po prostu otwarcie przyznać, że Barca przeszła niesamowicie długą drogę od początku tego roku do teraz, by znaleźć się tu, gdzie jest obecnie. Od momentu, gdy Xavi ogłosił swoje odejście, Barca zaczęła coraz bardziej się napędzać. Tak jakby wraz z tą deklaracją przeskoczyło coś w głowie nie tylko samym piłkarzom, ale i przede wszystkim trenerowi Barsy, bo przecież ostatnie podejmowane decyzje przez niego są wręcz wyśmienite. Wystarczy spojrzeć na ostatni mecz, gdzie po super pierwszej połowie, na początku drugiej Barca straciła w 5 minut 2 bramki i wyglądało to od tego momentu, jakby PSG wyciągnęło wnioski i od teraz miało zmiażdżyć Barcelonę. Komentatorzy w Polsacie już typowali, jak wielkim blamażem skończy się spotkanie i jak teraz Mbappé nie wkręci swoich oponentów w ziemię. Xavi jednak zagrał im na nosie i w bardzo krótkim czasie trafnie wyciągnął odpowiednie wnioski. Wpuścił na murawę Pedriego, Felixa i Christensena i ci w trójkę całkowicie odmienili grę Barcelony, dając im końcowe zwycięstwo. Pedri potrzebował zaledwie 51 sekund, by popisać się fenomenalną asystą, a Christensen zdobył bramkę po pierwszym kontakcie z piłką. No ma tą czutkę Xavi ma, a pamiętając poprzednie rozgrywki Ligi Mistrzów, zazwyczaj te dobre zmiany dokonywane przez trenerów wygrywały później całe turnieje. Chociażby sam zamysł na grę był taki, by przede wszystkim zneutralizować atak PSG, bo to tam byli najgroźniejsi. Wydaje się, że to założenie dość proste i logiczne, jednak no nie każdy potrafi przełożyć to na murawę, no a tu się stało. Mbappé został wyłączony z gry dzięki temu, że zawsze przy nim było przynajmniej dwóch zawodników, którzy idealnie asekurowali siebie nawzajem. Najprawdopodobniej najlepszy obecny piłkarz na świecie był totalnie niewidoczny w tym spotkaniu i został pozbawiony wszelkich atutów. Obrona schowała go zwyczajnie do kieszeni. Również boki obrony były nieco cofnięte względem tego, jak zawsze grała Barca i to też okazało się później strzałem w dziesiątkę. Dziś w Barcelonie w końcu widać pomysł na grę, że to nie opiera się na indywidualnych przebłyskach, tylko sumarycznie na całej drużynie, a przecież jeszcze do niedawna wyglądało to tak, jakby Barcelona za Hiszpana osiągnęła już swój sufit i od mistrzostwa Hiszpanii może być tylko i wyłącznie gorzej. Kryzys, który przydarzył się kilka tygodni temu, stał się w najlepszym możliwym momencie pod kątem samej Ligi Mistrzów, bo oczywiście z pucharu już odpadli, a Liga raczej jest poza zasięgiem. Słabe etapy, które później udaje się przezwyciężyć, niesamowicie budują całą drużynę, po której tu ewidentnie widać, że piłkarze nie tylko fenomenalnie zgrywają się na boisku, ale i swoim charakterem. To zawodnicy bardzo głodni. Część z nich może nawet nie pamiętać, jak Barca wygrywała swoją ostatnią Ligę Mistrzów, bo przecież było to aż 9 lat temu. W niektórych kwestiach brakuje im umiejętności czy doświadczenia, ale nadrabiają tą taką swoją szczeniacką chęcią. Tym, że walczą do końca o każde piłki, biegają za trzech i są w stanie wręcz umrzeć za koszulkę Barsy. To właśnie tego brakowało najbardziej temu klubowi w ostatnich latach. DNA i charakteru. Piłkarzy, którzy nie są sytymi kotami, tylko głodnymi wilkami. Obserwując starszych zawodników tej kadry, chociażby Lewego czy Gündogana, czuję, że ta młoda energia bardzo pozytywnie na nich wpływa i dawno nie widziałem tej dwójki tak bardzo cieszących się grą i z tak ogromną dozą ambicji. Kolejny raz wspomnę, że to być może przypadek, ale wraz z ogłoszeniem przez Xaviego jego odejścia, w końcu większość zawodników weszła w swoją optymalną formę. Wygląda to tak, jakby bardzo potrzebny był im taki zimny kubeł wody na łeb. Dziś chyba możemy już powiedzieć na dobre, że Lewy wrócił do formy sprzed mundialu. Od 27 stycznia, kiedy to Xavi podjął decyzję o odejściu, Lewy w 10 spotkaniach zdobył 7 goli i 3 asysty. Do tego momentu było to 13 goli i 6 asyst w 31 meczach. Tendencja znacznie bardziej pozytywna, a trzeba do tego dodać, że Robert wygląda przede wszystkim znacznie lepiej technicznie, z czym miał olbrzymi problem na starcie tego sezonu. Wygląda na to, że doskonale przeanalizował to, co było jego problemem i może do formy z Prime wciąż brakuje mu wiele, ale to, jaki progres poczynił w te kilka tygodni, jest po prostu co najmniej imponujące. Ostatni mecz z PSG czy Atletico był genialny i tak naprawdę to nie wiem, czy na samym początku swojej gry w Dumie Katalonii był dla nich aż tak bardzo istotny. Nie odpowiada za samo strzelanie bramek, stał się mocnym team playerem,
i dziś jest wręcz niezbędny w ich taktyce. Zniknął również problem z traceniem przez Dumę Katalonii licznych bramek. Na przestrzeni całego tamtego sezonu Barca straciła tylko 20 bramek. Obok silnego ataku największym atutem Barcelony było to, że ci rzadko wyjmowali piłkę z siatki. W tym momencie w La Liga jest do rozegrania jeszcze 8 spotkań, a Barca już straciła 14 bramek więcej. Barca przez pierwszą część sezonu miała koszmarne problemy przede wszystkim z defensywą, a mecz przeciwko PSG udowodnił, że przynajmniej na jakiś czas będą mieli z tym spokój. Ter Stegen wrócił do bramki po kontuzji i z każdym meczem jest coraz pewniejszy. Araujo po w pełni wyleczonej kontuzji kolana wygląda tak, jakby nie miał już kontuzji i to on zdecydowanie był cichym bohaterem spotkania z PSG, gdzie przynajmniej kilka razy zdarzyło mu się spektakularnie obronić swoją bramkę. Od naprawdę długiego czasu Barca miała potężny problem z partnerem do boku Urugwajczyka, aż w końcu standardowo, jak to bywa w Dumie Katalonii, znikąd pojawił się taki jeden młodziak. Paul Cubarsí. Jeżeli tu nie przytrafi się jakaś większa kontuzja, to będzie to zawodnik, który w poważnym futbolu będzie rozdawał karty jeszcze latami. Ma zaledwie 17 lat. Mówimy o piłkarzu z rocznika 2007. Nie można tutaj mówić, że chłopak dostał swoją szansę tylko ze względu na brak konkurencji na tej pozycji czy swój młody wiek. Gość gra fenomenalnie i za każdym razem, gdy przypominam sobie, że ma on zaledwie 17 lat, przecieram oczy ze zdumienia i zastanawiam się, jak to w ogóle jest możliwe. Obecna obrona Barsy wygląda naprawdę imponująca, przecież te kilka tygodni temu, jakich fikołków byśmy nie robili, ciężko by było o nich to powiedzieć. Na miano innego cichego bohatera zasłużył również Gündogan. Niektórzy śmiali się, że ten przyjeżdża tu tylko i wyłącznie na wakacje, może tylko nieco pomóc Dumie Katalonii w osiąganiu kolejnych sukcesów, a Niemiec okazał się być prawdziwym game changerem. Obecnie jeden z najważniejszych piłkarzy kadry Barcelony. Grę ułatwia mu przede wszystkim jego wszechstronność, dzięki której zawsze jest w stanie dopasować się do zaleceń taktycznych Xaviego, ale i do poziomu gry swojego przeciwnika. Póki co jest jeszcze mały problem z Frenkie de Jongiem, który dochodzi do siebie po kontuzji, co było zresztą widać w ostatnim spotkaniu. Ale wszyscy najważniejsi piłkarze z pierwszego składu mają jeszcze naprawdę wiele czasu, by dotrzeć się do tych najbardziej kluczowych spotkań. To poniekąd fatalne zarządzanie piłkarzami podatnymi na kontuzję sprawiło, że w ostatnim czasie Barca jest w miejscu, w którym jest. Co jakiś czas są takie epizody, gdzie cały skład jest zdrowy i nagle okazuje się, że to tak naprawdę mocna ekipa mogąca wiele namieszać. Barcelona potrzebuje kogoś, kto będzie w stanie umiejętnie rotować. Tu nie biegają piłkarze 27-letni, tylko często nastolatkowie. Mogą mieć najlepszych wunderkidów świata, ale jeśli odpowiednio o nich nie zadbają, to większość sezonu przesiedzą później w gabinetach i tyle będzie z ich przełożenia się na końcowy wynik. W katalońskim szpitalu z całej sekcji łóżek zostały tylko dwa dla Balde oraz Gaviego. Kto miał się wykontuzjować, to już prawdopodobnie to zrobił i teraz tylko trener musi uważać, by po raz kolejny nie zajechać któregoś z piłkarzy, bo znowu szpital stanie się ich problemem. Mówiłem to już w moim poprzednim materiale i teraz jestem w stanie to powtórzyć. Moim zdaniem Xavi nie jest słabym trenerem, tylko brakuje mu doświadczenia i obycia z presją. Brakuje mu dokładnie tego, co zrobił Xabi Alonso, czyli spokojnej pracy czy poznania tych patentów. Xavi popełnił ogromny błąd, od razu pchając się do tak mainstreamowej drużyny, co ewidentnie napsuło mu trochę zdrowia. Wystarczy tylko spojrzeć, jak energicznie reagował na każde słowa krytyki skierowane w jego stronę. Widać, że głównie nie dojechała tam głowa, bo od czasu do czasu daje nam się pokazać ze strony naprawdę niezłego taktyka. Obserwując Barcę Xaviego, można mieć dosłownie to samo odczucie, jakby się oglądało jednego z młodych zawodników. Te wahania w jego decyzjach są widoczne gołym okiem. Jest to w pełni normalne, bo świadczy o tym, że trener się rozwija. Tylko tu problem jest taki, że klub tego kalibru potrzebuje pewnego kapitana statku, a nie kogoś, kto od czasu do czasu lubi zabujać całą łajbą. Jego kadencję w Katalonii podzieliłbym na etapy albo epizody. Świetny, jak ten obecnie, średni, jak chociażby na starcie sezonu i fatalny, jak na początku 2024. Często powodem jest samo podejście taktyczne do spotkania, gdzie Barca wygląda jakby była bez pomysłu albo pozbawiona wszystkich swoich atutów. Barcelona nie może być polem do eksperymentów. Tu potrzeba pewności i pełnej świadomości tego, co się robi. Niemniej, lepszego momentu na dokonanie cudów w Lidze Mistrzów prawdopodobnie nie będzie przez najbliższe kilka lat. Barca już przegrała rywalizacja o Ligę i o Puchar Hiszpanii i teraz może w pełni skupić się na Champions League. Presja jak na Barcelonę była znacznie mniejsza i tak naprawdę cel, jakim był ćwierćfinał, został już spełniony, a wszystko ponad to będzie miłym zaskoczeniem. Jeśli Barca rozegra tak samo dobry rewanż jak pierwszy mecz, to do finału rozgrywek będą mieli prawdziwą autostradę. W potencjalnym półfinale będzie czekać na nich zwycięzca rywalizacji Borussia Dortmund Atletico Madryt. Szansa na awans BVB jest naprawdę niewielka. Borussia zajmuje piąte miejsce w tabeli Bundesligi, a obecny sezon jest po prostu średni. Trener już dawno pożegnałby się ze swoim stanowiskiem, ale trzymałem go jeszcze przy stołku całkiem niezłe wyniki w Lidze Mistrzów. Atletico Madryt to zaś drużyna, która kompletnie leży Dumie Katalonii. W tym sezonie mierzyli się z nimi dwukrotnie.
pierwsze spotkanie u siebie wygrali 1-0, drugi mecz w Madrycie był już znacznie bardziej przekonujący, a tam Barca zdeklasowała swoich rywali wynikiem aż 3-0. Był to fenomenalnie rozegrany mecz pod kątem taktycznym przez Xaviego i prawdopodobnie najlepszy mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barsy. Wciąż jednak należy pamiętać, że to ta sama Barcelona sprzed kilku miesięcy, na którą tak często zdarzało nam się narzekać. Finał będzie największym sukcesem od lat, przewyższającym jakiekolwiek oczekiwania przed sezonem, ale końcowo w nim zwycięstwo będzie bardzo ciężko, bo z jaką drużyną z tamtej części drabinki nie zmierzyłaby się Barsa, nie będzie ona faworytem. Pamiętajmy, że sam potencjalny byt w półfinale czy w finale to już olbrzymie osiągnięcie i nawet w przypadku porażki, obojętnie jak ta wielka by nie była, trzeba będzie pogratulować całej tej zgrai z Xavim Hernandezem na czele, bo niewątpliwie będzie to ich olbrzymi sukces. Musicie jednak pamiętać o moich słowach z początku tego materiału. Piłka nożna to sport zależny od tak wielu czynników, że dziś mówimy o fenomenalnej Barsie, a we wtorek PSG zagra najlepszy mecz sezonu i znowu wrócimy do filmu sprzed 2 miesięcy. Ale za to właśnie kochamy futbol. Nieprzewidywalność. Chyba każdy ze mną się zgodzi, że inaczej byłoby trochę u nas nudno. Jak myślicie, jak Barca zakończy ten sezon? Zapraszam na film o tym, dlaczego Guardiola opuścił Barcelonę. Mówi do was Jerzyk, mówi do was świat futbolu. Do następnego i siemano.